Pustynia utrzymuje w tajemnicy sekret. Sekret strzeżony od wieków. Ale sekrety nie mogą być ukryte wiecznie. Góra w zakazanej ziemi, osłonięta tajemnicą, wielu jej szukało, niewielu ją ujrzało. Kiedy zobaczyłem znak zapytania w Biblii, co on tam robi? Nie wiem, dlaczego to ignorowano, chyba tradycja jest tak silna. W Arabii Saudyjskiej odnaleźliśmy coś, co tam nie należy. Świat wschodni ma świadomość tego, że nie jest to mit lub legenda albo alegoria, to jest prawda. Ja ją po prostu widziałem. Dwóch ludzi mających dowód. Larry przytarł oczy i powiedział, Bob myślał, że tworzymy historię. Wielki mit staje się palącą prawdą. Góra ognia. Poszukiwania prawdziwej góry Synaj. Dokładne położenie góry Synaj intrygowało zarówno archeologów i teologów przez wieki. Jest to góra legendy odnotowanej w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia. Góra, na której Mojżesz ujrzał chwały Boga Hebrajczyków, gdzie upadł w strachu na swe kolana przed gorącym krzewem i gdzie otrzymał kamienne tablice zawierające prawo wypisane palcem Boga. Tradycja umiejscawia tę legendarną górę w środku egipskiego półwyspu Synaj. Ale dwóch wątpiących poszukiwaczy przygód wierzy inaczej. W Orange County w Kalifornii byłem przed laty policjantem zaczynając od patroli, potem jako śledczy przy miejscach zbrodni zbierający materiały analizujące miejsca zbrodni. Byłem w pierwszym oddziale w moim wydziale. Bardzo intensywne. Spędziłem ostatnie 40 lat głównie jako spekulator. Akcje giełdowe, socjologa, dostałem stopień naukowy na Dziękańskim Uniwersytecie w Oregonie. Wychowałem się w religijnej rodzinie, dlatego historia religii zawsze mnie interesowała. Larry Williams jest niewątpliwie jedną z najciekawszych osób, które kiedykolwiek poznałem. Znany człowiek, kandydujący dwukrotnie na senatora USA, wspierany przez Ronalda Reagana w swojej kampanii, znany w świecie handlowiec, człowiek majętny. W Bobie zobaczyłem człowieka, z którym mam wiele wspólnego. Odszedłem od biznesu, którym zajmowałem się całe życie, ponieważ życie powinno być czymś więcej niż tylko to. Od dawna amatorsko jestem poszukiwaczem skarbów. Wspaniałe historie, na które reagujemy mówiąc, jest naprawdę fajna, ale nie jest niczym więcej niż tylko mitem. Poznałem człowieka, który nazywa się Jim Rowe. Był ósmym człowiekiem stąpającym po Księżycu, był kawałkiem historii. Gdy wrócił z Księżyca, chciał zrobić coś nowego ze swoim życiem. Usłyszał w sobie wołanie Boga, by pojechał i odnalazł miejsca z Biblii. Był swojego czasu mocno zaangażowany w poszukiwania Arki Noego. Uważałem to za fascynujące. Gdy patrzymy na wielkie odkrycia archeologiczne świata, to widzimy, że nie zostały one dokonane przez archeologów. Odnalezienie Machu Picchu, odnalezienie zaginionego miasta Uru, odnalezienie zwojów nad Morza Martwego zostały odnalezione przez ludzi będących poszukiwaczami przygód. Ten mały znak zapytania na tyle Biblii naprawdę mnie wciągnął w to wszystko. Moja przyjaźń z Bobem i cała reszta już istniała. Kiedy zobaczyłem znak zapytania, zapytałem, co on tam robi? Czemu ludzie nie wiedzą? Myślałem, że wszyscy wiedzieli, gdzie ona była. Ten znak zapytania doprowadził do tego, że wydałem niemałą fortunę na poszukiwania. Poszukiwanie to rozpoczęło się od serii wskazówek, zawartych w tajemniczym liście napisanym przez poszukiwacza Davida Fuzolda, a przekazanego im przez Earla Wina, wskazujących położenie prawdziwej góry Synaj, która w rzeczywistości może się znajdować w Arabii Saudyjskiej. Mieliśmy pewien pomysł, gdzie się udać i jak się tam dostać. Ale Dawid nie mógł dokonać pełnej dokumentacji. Gdy został aresztowany, zapisał jedynie to, co zostało w jego pamięci. Gunke i Williams byli zgodni, że skorzystają z Księgi Wyjścia jako mapy. A poszukiwania rozpoczęli od tworzenia listy miejsc, które będą musieli zlokalizować w celu odnalezienia prawdziwej góry Synaj. Po ponad 400-letniej niewoli w Egipcie Izraelici dotarli pod tą świętą górę, po tym jak byli ścigani przez armię Faraona. Przypuszczała ona, że jest to góra i myślał,
postanowili rozpocząć swoje poszukiwania od zbadania miejsca tradycyjnej Góry Synaj w Egipcie, znanej po prostu Górą Świętej Katarzyny. Otrzymała swą nazwę, jak niektórzy twierdzą, od królowej Heleny, matki Konstantyna, imperatora Rzymu. Że jako matka imperatora Rzymu miała władzę umieścić ją na mapie i tak tradycja trwa do dzisiaj. Kościół rzymski uwiecznił to, co w IV wieku zostało uznane za Górę Synaj. Odnaleźliśmy tę górę kilka lat temu z Jimem Rowem, astronautą. Stanęliśmy na szczycie tradycyjnej Góry Synaj na Półwyspie Synaj, rozejrzeliśmy się, bardzo się zawiedliśmy. Piękna góra, piękna sceneria. Na szczycie żadna geografia ani genealogia, formacja. Nie pasowała do tego, co mówiła nam Biblia. To było poza Egiptem, a Góra Katarzyny znajduje się na egipskim półwyspie. To po prostu nie pasowało. Nie znajdowała się na uboczu żadnej pustyni, nie znajdowała się w regionie, który opisywała Biblia. Nagle dotarło do nas, podobnie jak do wielu innych, którzy stali na tej górze, że to po prostu nie jest to miejsce. Księga Wyjścia opowiada historię o tym, jak Bóg wyprowadził Mojżesza i dzieci Izraela przez pustynię do miejsca, gdzie stanęli przed Morzem Czerwonym. Jeżeli znajdziesz miejsca przejścia przez morze, to łatwym jest znalezienie góry. A jeżeli znajdziesz górę, łatwo znaleźć miejsce przejścia. To razem współgra. To jak szlak z okruchów chleba, który prowadzi cię do poprawnej lokalizacji w poszukiwaniach. Miejsce przejścia, mimo że jest ważnym punktem opowieści, było po prostu pomijane. Ludzie sądzili, że było to w okolicach górnych odnóg Suezu, co jest nieprawdą. Biblia mówi, że Egipcjanie potonęli jak głazy w Wielkim Morzu. Powinniśmy mieć morze, ocean, wzdłuż którego przechodzili idąc przez morze. Ludzie widzieli film i mają wyobrażenie, jak wyglądało przejście przez Morze Czerwone. Ja natomiast wolę trochę fizycznej realności w tym, jak to mogło się wydarzyć. Jak Bob i Larry przestudiowali Księgę Rodzaju i przyjęli jej dosłowne znaczenie, zaczęła wyłaniać się kolejna teoria. Jeżeli przyjrzysz się szczególnie dokładnie temu miejscu, co napisał Józef Flawiusz, to przeczytasz, że opisywał on grzbiety gór, kończące się nad brzegiem morza, nie dające im możliwości odwrotu. Jeżeli obejrzymy zdjęcia satelitarne, widocznie jest szeroki, wyraźny obszar wzdłuż zachodniej części Półwyspu Synaj. Niemalże jak droga szybkiego ruchu do czubka Półwyspu. Prawdopodobnie przeszli oni przez Morze Czerwone, wprost czubka półwyspu z miejsca zwane Szumacją. To niezwykłe. To nie jest jak rafa koralowa otaczająca czubek półwyspu. Co można zobaczyć na normalnych rafach koralowych, to przebiega dokładnie przez morze. I ciekawą rzeczą jest, że Bóg w Piśmie mówi, uczynił dla was drogę przez morze. Właściwie natknęliśmy się na koralową barierę, która wyłoniła się przed nami. Ja i Bob mam zdjęcia, na których podczas wysokiego przypływu mamy tam wody po pas, stojąc na tej barierze, barierze rafy. Oni widzieli piedestał pod powierzchnią wody. Szeroki pas lądu idący pod wodą, po którym, jeżeli woda by się roztąpiła, mogliby przejść, pozwalając im uciec i przejść przez morze. Księga Wyjścia dokumentuje, że gdy Mojżesz wyciągnął swe ręce nad morze, tej nocy Bóg sprowadził gwałtowny wschodni wiatr i uczynił suchy ląd. Wody rozdzieliły się, a Izraelici przeszli przez morze po suchej ziemi. Mamy więc precyzyjność pisma, wzmianki historyczne i fizyczną geografię terenu. Jeżeli złożymy je razem w jeden obraz, to jest to najbardziej prawdopodobne miejsce przejścia. W Biblii napisane jest, że przeszli oni przez Morze Czerwone i były to potężne wody Morza Czerwonego. Mówiąc prosto, musimy szukać właśnie tam. List do Galacjan 4,25 mówi, Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Biblia wspomina, że jest to w starożytnej krainie Medii, gdzie Mojżesz spotkał Boga na górze Synaj. Dlaczego nie podążamy za wskazówkami danymi nam w piśmie? Biblia jest jak mapa drogowa, jest jak kompas, abyś mógł ją otworzyć i podążać za tymi wskazówkami. Przez co najmniej 600 lat mamy wzmianki, że Góra Synaj powinna być w Arabii Saudyjskiej. Józef Flawiusz mówi tak do około 90 roku naszej ery. Według Flawiusza góra nie jest na Półwyspie Synaj.
Ale w Arabii, w górach, według naszych ustaleń zwanych dziś Jabal Allah, Biblia mówi, że gdy Bóg przemawia do Mojżesza, że musi opuścić Egipt i spotkać się z nim na tej górze, oznacza to, że musi się udać do, co nie znajduje się w Egipcie. Siła tradycji potrafi być ogromna. Jeśli spróbujesz przeciwstawić się tradycji, nawet jeśli posiadasz silne podstawy, dla ludzi jest niezwykle trudne, aby przestać się jej trzymać. Bez oficjalnego zaproszenia od obywatela Arabii Saudyjskiej wiza na wjazd jest niemal niemożliwa do zdobycia. Trudno dostać się do Arabii Saudyjskiej. Nie jest to często odwiedzane miejsce. Musieliśmy podrobić zaproszenie, aby dostać się do tego kraju. Jim Irwin ostrzegł mnie, że będzie to bardzo niebezpieczne. Porównał to do momentu, gdy leciał na Księżyc i zamknięto za nim wejście do kabiny. Powiedział, że czuł się, jakby zamknęły się za nim drzwi lochu. I od tego momentu nie było już drogi odwrotu. Jedziesz i koniec. Istnieje możliwość stracenia życia. Wiedziałem o tym, jadąc tam. Inny przyjaciel, z którym rozmawiałem, mój przyjaciel z Grecji, powiedział: wiem, jak pomóc ci się tam dostać. Mam list od króla Arabii, wezmę jego podpis. Podstawimy go na liście, który masz. Podmienimy numer faksu i daty. I wyślemy ten list do ambasady w Londynie. List ten w skrócie mówi: jestem królem Arabii i chcę, żeby ci ludzie tutaj przyjechali. Wysłaliśmy więc ten list do ambasady, która jest może z 8 przecznic stąd, i niedługo potem byliśmy w drodze. Podpis króla nie pozwala sobie długo czekać. Bob był tym więcej niż zmartwiony, bardzo mu się to nie podobało. Myślę, że nadal sobie to wyrzuca. Bob i ja mamy na to trochę inny pogląd. Ma on wiele bardziej religijny punkt widzenia. Dla mnie było to po prostu pytanie, jak dostać się do tego kraju. Gdy zamknięto drzwi na tym saudyjskim samolocie, nie było już dla nas możliwości wycofania. Dostanie się do Arabii Saudyjskiej to jedno, odnalezienie góry to drugie. Używając wskazówek od przyjaciela Jimmy Irwina, jechaliśmy przez pustynię, mając nadzieję na łódź szczęścia. Tamtejsza pustynia jest ogromna. Niekończące się połacie piachu i skał. Żar jest tak wielki, że wysysa powietrze z płuc. Jest tam przerażająco, trudno nawet oddychać. Jedyny problem w opisie Dawida było to, że opisał: skręć przy dużym głazie, jedź 6 kilometrów i skręć przy następnym dużym głazie. Na pustyni naprawdę łatwo zbłądzić. Z ograniczonymi zapasami wody i mapami, które zrobiły się właściwie bezużyteczne, bo pilary beznadziejnie zabłądzili, lecz nagle grupa Beduinów przyszła im na pomoc. Gdy z nimi siedzieliśmy, zapytaliśmy ich: czy wiecie, gdzie znajduje się Jabal Allah? Podszedł na skraj wzgórza, pod którym staliśmy, i wskazał ręką. Jabal Allah to Jabal Musa. Bo pilary spojrzeli po raz pierwszy na tajemniczy szczyt. Czy to może być święta góra Boga, o której mowa jest w Starym Testamencie? Jabal Musa, wiedziałem, że to po arabsku oznacza góra Mojżesza. Człowiek ten wiedział, że ta góra to góra Mojżesza. To bardzo interesująca góra. Gdy patrzysz na Jabal Allah z daleka, masz wrażenie, że jakaś chmura rzuca na nią cień, ponieważ sam szczyt góry jest czarny. Wiemy, że Bóg szedł na górę w obłoku ognia. Dla mnie była to więc surrealna chwila. Gdy podeszli bliżej do góry, uderzyła ich brutalna rzeczywistość. Tablice ostrzegające napisane po arabsku i angielsku. Wielkie druciane zasieki otaczające podnóże góry.
Świadomi tego, że mogą być zauważeni w każdej chwili, zbliżali się ostrożnie, rozglądając się wokół z jakimkolwiek dowodem. Co znaleźli chwilę potem, zaparło ich dech. Rozglądałem się ze znakami, rysunkami, rytymi wizerunkami na skałach. Nagle usłyszałem: chodź tutaj. Rozglądam się za czymś małym pod nogami. Spojrzałem w górę i zobaczyłem ten wielki skalny monolit. Oto oryginalny zapis wideo tego wielkiego odkrycia. Przeszmuglowany z Arabii Saudyjskiej z wielkim ryzykiem. Ołtarz jest ewidentnie dziełem ludzkich rąk. Musiało przy nim pomagać kilkaset osób. Nie wzniosła go zatem grupka nomadów. Położony jest na środku ogromnego płaskiego pola. Nie ma w jego pobliżu skał. Stoi tam samotnie, w jego pobliżu niczego nie ma. Te skały tam nie wyrosły, zostały skądś przytargane. Bo pilary zbliżyli się, aby przyglądać się tajemniczym petroglifom na boku ołtarza. Od razu rozpoznali podobizny bóstwa starożytnego Egiptu, Apisa i Hathora. Pomyślałem, że jeśli to jest góra Synaj, to to musi być ołtarz, na którym ustawili złotego cielca. Po co ustawiać zasieki wokół zwykłej kupy skał? Wiedzieli, że to miejsce ogromnej wagi. Więc ustawili metalowe siatki, aby trzymać ludzi z daleka. Pod ciągłym zagrożeniem bycia zauważonym przez strażników zgodzili się, że mają niewiele czasu na dalszą eksplorację u stóp góry. Mogliśmy zauważyć coś, co nazwałem granicą. Gdy rozglądasz się wokół, widzisz zebrane kupy kamieni, metrowe, półtora metrowe, czasem dwumetrowe, znajdujące się wokół góry. Góra miała być tak święta, że gdyby ludzie ją dotknęli, umarliby. Więc Bóg kazał ustawić Mojżeszowi takie słupy graniczne naokoło góry, aby trzymać ludzi na bezpieczną odległość. I rzeczywiście naokoło góry, co jakieś 350 metrów, stoją takie kupy kamieni. Po co ktoś miałby ustawiać takie kupy w dokładnej linii wokół góry? Po kilku godzinach niespokojnego snu Bob i Larry zdecydowali, że już czas wspiąć się na Bal Allas. Drapaliśmy się na stok górski i przywitał tam nas świt. Wschód słońca był wspaniały. Gdy tam dotarliśmy, skały okazały się być czarne, zupełnie czarne na zewnątrz, lecz po rozłupaniu jasne w środku. Po zejściu z góry nie ma więcej czarnych skał. Niektórzy mówią, że to wulkaniczne skały, które wyszły przy erupcji. Jednak gdy je rozbiliśmy, okazało się, że to jasno-różowy granit. Oczywiście, że to nie są skały wulkaniczne. Więc co to za skały? Biorąc to wszystko pod uwagę, prawdopodobieństwo, że to właściwa góra, rosło. A wraz z nim nasze podekscytowanie. Patrzyłem na to, co właśnie doświadcza Bob. Wyciągnął Biblię, zaczął coś w niej pisać. Widziałem, że przeżywa bardzo ważne chwile tam na szczycie Jabal Allas. Pomyśleliśmy, że stoimy na świętej ziemi. Tylko pomyślcie o znaczeniu góry Synaj. Był tam taki moment, w którym Biblia dosłownie zatętniła życiem. Myśl, że stoję w miejscu, gdzie Mojżesz zdjął sandały. Rozglądałem się wokół i pomyślałem, że w tej historii musi coś być. Patrzyłem na te czarne skały, myśląc, że może to wszystko się tutaj wydarzyło. Teraz myślę, że jeśli to jest góra Synaj, świat musi się dowiedzieć, że to nie jest mit i legenda, ani alegoria. To jest prawda. Spojrzałem na Larego i zapytałem go, co my tutaj robimy. Nie zapomnę, jak Larry rozglądnął się wokół, a potem spojrzał mi w oczy i powiedział: Bob, myślał, że tworzymy historię. Gdy zbliżała się noc, użyli noktowizorów, aby znaleźć drogę na dół. Schodząc, natknęli się na niezwykłe miejsce.
Biblia mówi o ołtarzu, który Mozes zbudował u stóp góry. Postawił 12 głazów i dokonali całopalenia ofiar na tym ołtarzu. Ołtarz miał kształt narożnika. U stóp tej góry jest coś takiego, co ma dwa tory. Choć byli podekscytowani tymi znaleziskami, wiedzieli, że muszą znaleźć przynajmniej jeszcze jeden dowód na tej górze. Jeśli to rzeczywiście miała to być ta góra, Synaj. Góra Synaj i Choreb to synonim, w piśmie oznaczają to samo. Jeśli to ta góra, musi znajdować się na niej skała. Biblia jasno mówi o jaskini na tej górze, gdzie spędził noce Eliasz. Z jaskini miał mieć widok na dolinę. Patrząc przed siebie, zauważyli coś, co wyglądało jak wejście do dużej jaskini. Szybko zdali sobie sprawę z jej znaczenia. Na górze świętej Katarzyny nie ma żadnych jaskin, więc gdzie mógł tam spać Eliasz? Jeśli chciałbyś zobrazować to, co mówi Biblia, nie mógłbyś umieścić tej jaskini w lepszym miejscu. Teraz w świetle dnia i rosnącym prawdopodobieństwie bycia odkrytym, zdecydowali się na szybkie zejście z góry. Bo pośliznął się w pewnym miejscu, to było niebezpieczne pośliznięcie. Za mną była 15-metrowa przepaść, obuzował się kamień, a ja zacząłem się ześlizgiwać. W desperacji próbowałem chwytać się czegokolwiek, zbliżając się do skraju. Larry w ostatniej chwili chwycił mnie za koszulę. Zrozumieliśmy, że trochę przeginamy. Kończyła się nam woda i możemy tu zginąć. Gdy jedziesz na rozeznanie jako oficer policji, gdy przyglądasz się złemu podejrzanemu, nic nie będzie pasować. Praca będzie bardzo frustrująca i bezowocna, ale jeśli znajdziesz właściwego faceta, wszystko pomału układa się na swoim miejscu. Gdybym był sędzią, z pewnością uznałbym tą górę za górę Synaj. Krótko po opuszczeniu góry zostali aresztowani. Williams niestety musiał oddać wiele ze zdjęć zrobionych na pustyni. Więc na koniec wyprawy zostali z niewielką ilością materiałów, które pozwolono im zachować. Mogło się okazać za mało i skazać tę podróż na miejsce między innymi nieudokumentowanymi legendami. Ale pewnego dnia trafili na ślad innych podróżników odkrywców. Dodali oni więcej dowodów i wiarygodności do ich odkryć. Z wielkim zagrożeniem i ryzykiem byli na tej górze kilkakrotnie. Dokładnie ją zbadali, mieszkali pośród tych skał. Zabrali nawet ze sobą dzieci. To jest fenomenalna rodzina, która znała szczegóły tego, co stało się na tej górze i wzięła na siebie ten kłopot, aby pojechać tam i zebrać dowody. Pracując dla amerykańskiej rafinerii w Arabii Saudyjskiej, podlegali prawu saudyjskiemu, które mówi, że wszyscy cudzoziemcy muszą przebywać poza Arabią przynajmniej 24 dni w roku. Po wojnie w Zatoce ich opcje podróży były ograniczone, więc wybrali się do Egiptu. Góra Świętej Katarzyny jest pierwsza na ich liście do zwiedzania. Byłem w srodze zawiedziony, gdy się tam znalazłem. To miejsce nie pasuje do biblijnego opisu. Deciding to leave St. Catharines, the Caldwells continued their journey through Egypt, where a brief stop in a roadside bookstore. Po opuszczeniu góry kontynuują podróż po Egipcie. Przy drożnej księgarni kupują książkę Złote kopalnie w Midian. Książka została napisana przez Sir Richarda Burtona w XIX wieku. Jest to opis długich podróży po byłym cesarstwie otomańskim w tej Arabii. Z tyłu były rysowane przez niego nazwy. Gdy się im przyglądaliśmy, znaleźliśmy dokładne rysunki Zatoki Sueskiej, lecz była tam też mapa części Arabii. Ląd ten nazwany był Madian. Mapa mówi, że Madian znajduje się tam. A jeśli wiemy, gdzie jest Madian, łatwo też znajdziesz, gdzie jest Góra Synaj, bo to właśnie tam możesz
pasał owce swoje. Znaleźliśmy też inną książkę zatytułowaną Góra Boga, autorstwa Manuela Mati. On także zasugerował, że Jabal al-Lats to właśnie to miejsce. Spakowali się więc i wrócili do Arabii. I rozpoczęli poszukiwania najwyższej góry w Midian. Choć mieli pozwolenie na podróżowanie po Arabii na wizach pracowniczych, nie posiadali pozwoleń na przekroczenie ogrodzonych przez rząd stref wokół Jabes al-Lats. Szczyt góry wydał mi się niezwykle wysoki. Nieraz był nawet zasłonięty chmurami. Pomyślałem wtedy, że jest to tak zupełnie różne od tego, co widziałam na tradycyjnie uznawanej jako synaj górze świętej Katarzyny. Byliśmy na wysokości około 1200 metrów, a góra była nad nami jeszcze jakieś 1500 metrów. Ołtarz z petroglifami to ich pierwsze odkrycie. Podeszliśmy od przodu, niczego jeszcze wtedy nie dostrzegliśmy. Ale gdy obeszliśmy go dookoła, krowy zaczynają być bardzo widoczne. Moja córka tam była i powiedziała: tato, tam jest 12 krów. Miała wtedy około 8 lat. Lud wyszedł z Egiptu, znał ich kult, czczenia bóstw, Apisa i Hathora. Gdy powiedzieli, że Mojżesz nie zejdzie już z góry, po tym jak był tam przez 40 dni i 40 nocy, powrócili do swoich pogańskich praktyk. Mojżesz spytał Arona, szedłem z góry, co tutaj się wyprawia? Aron powiedział, wziąłem od nich ozdoby i złoto i ulałem z tego cielca. Mówią dość jasno, że był to pojedynczy cielec. Zbudowałem ołtarz, postawiłem to na ołtarzu, odwróciłem się od ludzi i powiedziałem, oto wasi bogowie. Liczba mnoga. Wydało mi się to dziwne, bo gdy stawiasz jednego cielca na ołtarzu, dlaczego mówisz o to wasi bogowie? Czy zrobił więcej niż jednego cielca? Zastanowiło mnie to wtedy. Podobnie jak Bob i Larry, Kornetowie szukali wskazówek w piśmie. Studiując hebrajski zapis, zdarzenie opisane jest tam. Aaron wyrył cielca bytem. Dosłownie jest napisane wyrył, tak jak wykuwa się gdzieś swoje imię. Jest to dziwne, bo metalowe rzeźby się odlewa, a nie wyrywa. Ale w Egipcie ołtarze budowało się w ten sposób, że rzeźbiono na nim reliefy z bogami, a potem stawiało się na tym głównego cielca. Gdyby więc na tym ołtarzu stał złoty cielec, nie kolidowałoby to z opisem biblijnym. Wręcz przeciwnie, doskonale by się do niego dopasowywało. Gdyby cielec stał na szczycie, tak by właśnie powiedział, oto wasi bogowie o Izraelu. Gdy tam pojedziesz, możesz czytać Biblię jak mapę. Czytasz, że to jest tutaj, potem przejdziesz 40 kroków i tamto jest tutaj. Dla wielu ludzi w naszych czasach trzeba ich zdzielić czymś w twarz, żeby to zauważyli. Większość naszego pokolenia nie chce zaakceptować czegoś, czego nie może zobaczyć i dotknąć. Wspaniale, gdy możesz pokazać Biblię, że nie jest to tylko historia, którą próbują cię nauczyć w szkółce niedzielnej, ale prawda i to są dowody. Trudno jest nie wierzyć. Możesz wziąć 1000 teologów i zamknąć ich w pokoju i dać im do przeczytania Biblię. I żaden z nich nie zgodzi się z drugim co do tego, co ona mówi. Ale weźmiesz 4- lub 5-letnie dziecko i opowiesz mu tę historię, i ono zrozumie. Znaczenie znalezienia czegokolwiek egipskiego w Arabii Saudyjskiej, a oprócz tego żaden archeolog nie znalazł śladu czegokolwiek na Górze Świętej Katarzyny. Niczego tam nie znaleźli. Natomiast w Arabii Saudyjskiej znaleźliśmy coś, co tam nie przynależy. Egipskie artefakty w Arabii Saudyjskiej? Szczyt góry Synaj jest bardzo czarny, ciemny. Wygląda jak zrobiony z węgla.
To ciekawe, bo im bliżej podejdziesz do czarnego szczytu, możesz zobaczyć dokładnie, gdzie czerwony granit się kończy, zaczyna czarny. Jest tam wyraźna granica, jak pomiędzy dniem i nocą. W pewnym świetle czerń ma niebieski odblask. Wersety w piśmie mówią, że szczyt góry wygląda jak z kamienia, z szafiru. Szczególnie w popołudniowym świetle wygląda tak, jakby chodziło się po obsydianie. Jest dosłownie tak czarna i tak błyszcząca. Istnieją trzy różne rodzaje skał. Wulkaniczne, pochodzące z aktywności wulkanicznej. Osadowe, powstające na dnie oceanu, jeziora lub rzeki. Oraz trzeci rodzaj skała, metamorficzna. Metamorficzne to te, które ulegają korozji pod wpływem temperatury i ciśnienia. Interesujące, że gdy patrzę na tę skałę, widzę, że to jest skała metamorficzna. Gdy tam stoisz i się rozglądasz, widzisz góry ze wszystkich stron. Żadna z nich nie ma takiego koloru jak ta, na której staliśmy. Jest czarna, wszystko naokoło to czerwony i brązowy granit. Tak daleko jak okiem sięgnąć. Z wysokiego szczytu górskiego Jim i Penny widzą ołtarz ofiarny w kształcie litery V. Ołtarz ofiarny zainspirował nas, aby kontynuować powracanie w te góry. Tam znajdują się filary, znajdują się tam wielkie kamienne filary. Potrzebna jest cywilizacja, żeby to zrobić. Księga Wyjścia 24:4. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel. Stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela, po czym przyprowadzili tam cielce, które złożyli w ofierze Panu. Niedawne odkrycia w tamtym miejscu odkryły starożytny popiół na ziemi. W tym miejscu 12 filarów symbolizowało 12 pokoleń Izraela, co służyło za filary. Znaleźliśmy tam białe kamienie, około 70 cm średnicy, zrobione z białego, miękkiego materiału w rodzaju marmuru. Były one ustawione jeden na drugim. Starożytne egipskie budowle mają ten stawiania filarów. Nie wiemy, czy to ołtarz. Jest to stara kamienna budowla, czymkolwiek była, ale co ona tam robi? I 12 kolumn, dlaczego 12? Dlaczego nie 14, tylko 12? Biblia mówi, żadnego ciętego kamienia i żadnych schodów. Precyzja pisma jest tutaj niewiarygodna, ponieważ umiejscawia ołtarz u stóp tej góry. I tam właśnie jest. Od tego momentu było moją misją, moją Penny i dzieci, że udokumentujemy wszystko, co nam się tylko uda tam znaleźć. Ponieważ baliśmy się, że gdy Saudyjczycy odkryją, co mają w swoich rękach, przyjadą buldożerami i to zniszczą. Jim Caldwell miał okazję zbadać jaskinię, którą Bob i Larry widzieli z daleka. Jest ona na przodzie góry. Okazało się, że to o wiele wyżej niż myślałem. Wejście jest niewielkie, ma 4,5 metra. Nie jest to wielka jaskinia, wszedłem do środka, jaskinia ma jakieś 6 metrów głębokości. Jest miejsce na to, żeby ktoś umościł tam sobie posłanie. Jedną z rzeczy, którą zrobiłem, odwróciłem się z moją kamerą i nagrałem widok z jaskini. Widok był przepiękny. Możesz zobaczyć stamtąd ołtarz Złotego Cielca. Caldwellowie odwiedzili górę ponad 14 razy w przeciągu 8 lat, obozując za każdym razem w innym miejscu, aby zwiększyć szansę dokonania odkryć. Ich przekonanie, że Jabal Allah to prawdziwa góra Synaj, jest coraz pewniejsze, gdy znajdują coraz więcej osobliwych miejsc naokoło góry, wspaniałych ze względu na swoją unikatowość. Samotny cedr rzuca się w oczy. Pień cedru ma szerokość 2,5 metra.
Widać po nim sędziwy wiek. Mniejsze drzewa oliwne w Izraelu datuje się na ponad 2000 lat. Księga Wyjścia, rozdział 4 mówi o tym, jak Bóg przemawia do Mojżesza ze środka płonącego krzewu. Jimmy i Penny nie mogą się powstrzymać od rozmyślania, czy to mógłby być ten krzew. Saldwellowie znaleźli też mnóstwo drzew migdałowych wokół góry, znamienne, gdyż kije Arona zrobiły, był z takiego drzewa, które zakwita i wydała owoce migdału według Księgi Liczb. Dodatkowo wszędzie tam natknąć się można na przepiórki. Teoretyzuje się, że przylatują tu w dużych ilościach z Egiptu, tylko po to, aby upaść wyczerpaniu na ziemię po arabskiej stronie. Księga Wyjścia 16:13 notuje, że wieczorami przepiórki pokrywały obóz Izraelitów. W ziemi Penny znaleźli też kamienie do ucierania ziarna, groty i inne rodzaje broni. Wszystko zrobione według egipskiego stylu, którego Izraelici się nauczyli podczas 400 lat niewoli w Egipcie. Lecz ich najbardziej zniewalające odkrycia są też najbardziej tajemnicze. Największym znaleziskiem w tych górach było odkrycie pękniętej skały. My nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Na to znalezisko uwagę zwrócili Campbellowie. Dla mnie był to ostateczny gwóźdź w całej tej sprawie, potwierdzający, że to jest prawdziwa góra Synaj. Przeszliśmy przez pęknięcie w górze. Spojrzeliśmy na północ i na południe i oboje osłupieliśmy. Jakieś 2 mile od nas stał monolit w tej dolinie z wiele naturalnych wzniesień usianych otoczekami. I nagle widzimy jedno z nich z tą masywną skałą, stojącą na jego szczycie. Z daleka jest wielki. Gdy podejdziesz, jest wręcz ogromny. Ma wysokość 4-piętrowego budynku. Często mówię, cud, jaki się tam zdarzył, dorównuje przejściu przez Morze Czerwone. Księga Wyjścia mówi, że gdy Izraelici narzekali przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Twój język przypomina kawał asfaltu, gdy jesteś na pustyni, słońce jest niemiłosierne. Ludzie płakali o wodę. Mojżesz usłyszał ich płacz. Zwrócił się do Boga. Uderzył w skałę, która pękła od góry do dołu. Biblia dosłownie mówi, że woda wypłynęła ze skały. Drapałem się na tą skałę. Pęknięcie jest bardzo głębokie. A boki skały, gdy spojrzysz w górę, są bardzo gładkie. Duże kawałki granitu zostały odłupane z dna. To nie jest normalny sposób erozji granitu. Granit od wiatru pęka i odpada kawałkami z góry na dół. Ta erozja wygląda, jakby coś leciało od dołu i wydrążyło tę skałę. Gdyby ta skała pękła od gejzera wyszczerbującego w górę, rozsadziłby tę skałę w ten sposób. To ciekawe, że w tym miejscu pada raz na 10 lat. Jest tam naprawdę bardzo sucho. Ale ta skała ma widoczne ślady wodnej erozji. Nie małego strumyczka, ale wybuchu wody, wypływającego ze skały, wymywającego całe wzgórze, wypukującego cały piach poniżej skały, tworzącego stare jezioro w dolinie poniżej. Mówimy o 600 tysiącach do 2 milionów ludzi, którzy wyszli z Egiptu. Jeśli mówilibyśmy o malutkiej skale z małym strumykiem wody, do dziś staliby w kolejce, aby napić się tej wody. To miejsce pełniłoby się wodą tak prędko, że ci wszyscy ludzie mogliby podejść do brzegu tego 4-5-kilometrowego miejsca i od razu dostać się do wody. To zadziwiające, gdy pokazuje zdjęcia innym. Mówią, że to może być Colorado lub Utah, ale to miejsce jest jednego z najsuchszych miejsc na Ziemi, gdzie nie ma rzek. Najbardziej opisowy jest Psalm 78. Rozłupał skały w pustyni, jak wielką otchłanią obficie ich napoił. Wydobył ze skały strumienie i wylał wodę jak rzekę. To hebrajskie słowo rozłupał oznacza dokładnie podzielił na dwa. Nie ma drugiego takiego kandydata dla żadnego innego miejsca, które by badane
był jako góra Synoi. Podążając za swoją teorią o miejscu przejścia przez Morze Czerwone, Bob Clark i Williams próbują otworzyć prawdopodobną trasę wędrówki. Jeśli przekroczymy Morze Czerwone w miejscu, które wskazaliśmy, Biblia daje nam jasne wskazówki. Po trzech dniach wędrówki napotkali gorzkie źródła. Pojechaliśmy 33 km w głąb lądu, 33 km to jakieś 3 dni takiego marszu przez pustynię. I dotarliśmy do tych gorzkich źródeł. Dotknęliśmy tej wody. Była tak wstrętna, że po 4 godzinach nadal czuliśmy jej smak. Biblia mówi o gorzkich źródłach Mara. Mara oznacza gorzkie po hebrajsku. Biblia mówi, że szli dalej, aż doszli do 70 palm i 12. Dotarliśmy do tej fazy palm i 12 źródeł bijących ziemi. Podróżując dalej na północ w stronę góry, natknęliśmy się na wspaniałe miejsce. Wokół nas zauważyliśmy jaskinie, wyglądające jak egipskie jaskinie otoczone wysokim ogrodzeniem. Dla mnie mogłoby to być jaskinie, skąd pochodził Jethro. Interesujące jest, że to miasto jest znane z historii jako Midian. Obecnie znany jest jako Albat, ale jeśli spojrzysz na historię, Józef Flawiusz i inni historycy mówią oni o najwyższej górze nieopodal miasta Midian jako o górze Synaj. To by ustawiło Jabal al-Aqs jako kandydata numer jeden według starożytnych historyków sprzed 2000 lat oraz 250 lat przed naszą erą do bycia prawdziwej góry Synaj. Gorzkie źródła Mary, oaza 70 palm i 12 źródeł Elim były jako kruszki chleba prowadzące do tego miejsca. Było takie proste. Myślę, że najbardziej intrygujące jest to miejsce, gdzie znajduje się pęknięta skała. Znajdują się tam odciski stóp wyciosane na skałach. Gdy porównamy to do opisów w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie Mojżesz mówi: wszędzie, gdzie postawicie podeszwę swego buta, Bóg da wam ziemię. To interesująca rzecz, bo gdy jesteś wędrującym ludem, jak oznaczyłbyś miejsca, w których byłeś? Jeśli twoje roszczenie do ziemi określone jest, gdziekolwiek postawisz podeszwę swojego buta, to interesujące, że jest tam wyciosane tak wiele stóp. Minęło 10 lat od wyprawy Boba i Larego, gdy obie drużyny zebrały się razem, aby podzielić się swoimi historiami od czasu, gdy ja i Larry byliśmy w górach. Odkryliśmy, że była tam też inna grupa ludzi, cała rodzina, która była na Jabal al-Aqs. Wszystko sfilmowała. Byłem bardzo podekscytowany, zaraz do nich zadzwoniłem. Była 2:30 w nocy w Arabii Saudyjskiej. Przepraszam, że was wtedy zbudziłem, ale zadzwoniłem do nich o 2:30 i powiedziałem. Po drugiej stronie odezwał się ten dziko podekscytowany człowiek. Kiedy usłyszałem o tych ludziach, którzy znaleźli więcej niż my, więc nie pozostało mi nic innego jak podziw dla tego, co zrobili. I zebranie naszych odkryć na wyższy poziom. Zebrać kompletną dokumentację i podzielić się tym z resztą świata. Świadomość, że wracają do tego kraju i mają dostęp do tych wszystkich miejsc. Tradycyjna góra Synaj i to, co tam znajdziesz, to klasztor wybudowany na szczycie góry. Egipcjanie sprzedający pamiątki. Właściwie to jest to dość komiczne. Jest to góra niepasująca do biblijnego opisu. Jako policjant dochodzeniowy wiem, że dowody niczego nie udowadniają. Możemy tylko interpretować dowody i musi to być odpowiednia interpretacja, dopóki na miejsce nie przyjadą wykwalifikowane ekipy archeologiczne, które to udokumentują, wykopią, nagrają. Czy będziemy pewni? Nie wydaje się. Czy jest najlepszy kandydat na to miejsce? Bez wątpienia. Może być trochę wierzący, ale ponieważ możesz udowodnić, że jest tam coś prawdziwego, dodaje to wiarygodności temu dokumentowi. Myślę, że w tej sytuacji mamy monument, na którym Bóg sprawił wiele cudów. Chyba w Starym Testamencie na górze Synaj miało miejsce więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Co mnie zadziwia w tym miejscu, to stan, w jakim jest zachowany. Jest zachowany doskonale w czasie. Posiadamy więcej faktów historycznych, religijnych, naukowych, wskazujących na to właśnie miejsce. Niektórzy historycy mówią, że skoro na tradycyjnej górze Synaj nie ma żadnych dowodów, to Exodus nigdy nie miał miejsca. Logiczna konkluzja, ale spójrzmy na dowody w Arabii Saudyjskiej. Dowody są tam na każdym kroku.
Wygląda to jak świeżo opuszczony plan filmu o 10 przykazaniach. Zobaczyłem znak zapytania w Biblii. A to co tam robi? Gdy stoi się na górze Synaj, na półwyspie Synaj, po prostu nie pasuje to do biblijnego opisu. Gdy znajdzie się na miejscu przejścia przez Morze Czerwone, łatwo już znaleźć górę Synaj. Lubię dodać trochę fizycznej realności. Idzie się prosto przez morze. Gdy patrzysz wstecz, największe odkrycia dokonują ich ludzie, którzy są poszukiwaczami przygód. Gdy tam dotrzesz, możesz czytać z Biblii jak z mapy, tak okruszki prowadzące do celu. Górach Synaj powinna znajdować się w Arabii Saudyjskiej, Jabal Musa, Góra Mojżesza. Nie ma tam innych skał takiego koloru oprócz tych, na których stoisz. Saudyjczycy otoczyli to ogrodzeniem. Dokładnie wiedzą, co tam mają. To coś prawdziwego i oto dowód. Świat musi wiedzieć, że to nie jest mit czy legenda, ale ani alegoria. Jest doskonale zachowana. To jest prawdziwe. To bez wątpienia najlepszy kandydat na górę Synaj. Pomyślałem, że stoimy na Ziemi Świętej. Dlaczego nie wolno nam badać artefaktów, które pokazują, że najstarsze księgi Biblii są prawdą? Gdybym był sędzią, z pewnością znałbym tę górę winną bycia górą Synaj. Larry spojrzał wokół i powiedział: Bob, myślę, że tworzymy historię. Dowody są przytłaczające. Jabal Allah. Przytłaczające.